Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Paczol i mamy dwa nowe skiny ze sklepu. Sprawdź zanim kupisz wraca. To nie jest tak, że zaniedbałem sprawdź zanim kupisz. Po prostu skiny Oktoberfest były słabe. I te skiny też są słabe, tylko że... Kupiłem je dlatego, że no już tyle osób mi pytało, gdzie sprawdź zanim kupisz, czemu nie sprawdź zanim kupisz i tak dalej. No i okej, mamy dwa skiny po 1200. Nie ucierpiałem, 1200 okej, ale 1500 to już było za duże, jeżeli chodzi o te skiny. Są za 1200, kupiłem, okej, okay, nieważne. I mam tak, babkę, która w LoLu przypomina Izraela, Ezraela, czy jak to się czyta. Tak samo wygląda. Hextechowy taki styl, jakiś plecak dziwny z rurami tutaj takimi, no nie wiem, no dziwnie to wygląda. I typka, który jest Maksymilianem. Ale plecak ma spoko. Naprawdę spoko ma plecak, to mi się podoba. I teraz tak, co jest z tymi skinami nie tak? Sezon szósty, skiny z karnetu piękne, skiny ze sklepu... takie mniej więcej. I okej, nie kupuję kill-offa, nie kupuję lotni. Lotnia dziwna, kill-off jeszcze bardziej dziwny. Do tego mamy spadanie chyba z karnetu, tak mi się wydaje przynajmniej. Nie hejtujcie, jeżeli się pomyliłem. Spadanie z karnetu, czyli to jest spadanie... to. Tak, to jest do nich na bank. To jest do nich, więc bierzemy to spadanie. Bierzemy tego skina i sprawdzamy go na placu zabaw, bo nie podobają mi się te skiny. Te skiny są zwykłe. Te skiny są zwykłe, one nie wyróżniają się niczym innym na tle innych skinów i są po prostu zwykłe. Te skiny są takie, że no zobaczcie, Maksymilian, spoko kolorki, spoko wygląda, ale ten skin się niczym nie wyróżnia. Nie wiem, może już... od natłoku skinów, gdzie mam ich teraz 144, może dlatego mi się nie podobają. Może to jest moja wina, ale okej. Okay. Dajcie znać w komentarzu, czy wam się podobają. Pamiętajcie, że zostawić subskrypcję, bo jedziemy do 100K. Jest 93 prawie. Lecimy do 100K. Na 100K już będą takie rzeczy się działy, że... ło! Już jest przygotowane wszystko, więc spokojnie. Tylko trzeba czekać. I teraz tak, lecimy sobie. Spadanie do nich wygląda tak samo jakby, nie wiem, jak... jak ten kill-off ma. Ten kill-off wygląda tak samo jak jedna z tych rąk do spadania, tylko że ma jeszcze tą rączkę i tyle. Nie wiem. Ogólnie ze sklepu czekam tylko i wyłącznie na strachy na wróble, bo są już zapowiedziane dwa skiny strachy na wróble i one są na ekranie wczytywania albo z pierwszego, albo z drugiego, chyba z drugiego tygodnia. I okej. Okay. Skin. Zwykły skin. Można nim grać, można tryhardować, można, nie wiem, spoko, mało ma głowę. Nie przeszkadza, nie wadzi nikomu. Mamy tu jakąś broń? Nie mamy. No nie wiem, dajcie znać w komentarzu, co o nim sądzicie. Dziwny jest. Mi się osobiście, gdybym nie nagrywał tego odcinka, to osobiście bym nie kupił tego skina. Jest po prostu dziwny. Nie mam żadnej broni, ale nie zasłania. Jest spoko, taki zwykły skin, okej. Okay. Weźmy babeczkę, backblingi, to wiecie, że pokażę wam tak na szybko, bo tu nie ma sensu chyba. Jestem mega zawiedziony skinami ze sklepu tych Oktoberfest i te skiny nie podobają mi się. Koneser skinów, nie podobają ci się skiny? Jak to? Nie może tak być, że nagrywasz odcinek i ci się skiny nie podobają. No nie, tu muszę przyznać, że mi się nie podobają. Okej, okay, lecimy drugiego skina. Earhart? Zawsze miałem problem z czytaniem Air, czyli R. To jest Earhart. I zawsze miałem problem z czytaniem tego, jeżeli to jest coś z R coś tam w angielskim, no to kto ma na lekcjach, to wie, o co chodzi. Miałem problem z czytaniem Earhart. Ogólnie tak, wyspa się przemieszcza. Mamy teraz wyspę w tym miejscu, ona się cały czas przemieszcza, nie wiadomo, gdzie później będzie. To jest fajne. To mi się podoba w tym sezonie, że już od początku coś się dzieje. Bo w tamtym sezonie to kostka. Kostka była pod koniec sezonu. 3-2 tygodnie brakło. Nie, chyba 3 tygodnie do końca sezonu. Albo 4 nawet. I dopiero kostka się pojawiła. Okej. Okay. Bierzmy sobie Earhart. Dobra, to już polecę po jakąś broń. Zwykły skin, grube spodnie, które ładnie wyglądają te spodnie. Dobra, inaczej. Te skiny są ładne, ale... nie wiem. No ja bym nie kupił ich. Nie wiem. Serio, nie umiem. Bardzo mi się... powiem tak. Wezmę broń i powiem wam tak.
Bardzo ciężko mi się nagrywa odcinek ze skinów, gdzie nagrałem w zeszłym sezonie, nagrałem chyba, brakło mi tylko czterech skinów do wszystkich. Tak to miał wszystkie skiny z piątego sezonu ze sklepu. Brakło mi tylko czterech, to te skiny były jakieś spoko, naprawdę fajnie wyglądały i tak dalej. A w tym sezonie już są dwa różne skiny, w sensie dwa rodzaje skinów, bo są cztery skiny nowe. I ciężko mi się nagrywa. Naprawdę, ciężko mi się nagrywa. Jak skiny mi się nie podobają, to ciężko nagrać odcinek. No i co? I ten skin też nie zasłania. Włosy ma rude. Włosy uniwersalne, bo jeszcze takich nie ma, jakaś opaska na włosach. Plecak brzydki, może z czymś innym ładnie by wyglądała. Zwykły skin. Zwykły skin. W tym momencie wolę grać skinem z karnetu, gdzie zawsze było tak, że ze sklepu wolę skiny, bo z karnetu, no to wiadomo, wszyscy nimi grają, więc czemu ja mam grać skinami z karnetu, skoro każdy je ma? No i wiecie. A teraz jest odwrotnie. Dobra, zobaczmy jeszcze, co robi ta kostka. O, ona jest tutaj już nad tymi, nad fabrykami. Ja to zawsze mówiłem stocznia. I teraz tak. Kostka przemieszcza się wraz z tym wirem. O, i ogólnie tego nie widać tutaj. Okej, wyrzuci nas. I co jest na lutejku? Na lutejku jest wir rzeki, w sensie wir jeziora. I co robi ten wir? Bo chcę to zobaczyć, skoro nie ma tego. Aha, on odrzuca. Może być. Wiem, że tu już nikt nie lata, ale może być. Jest głośno strasznie. Strasznie głośno. No okej, zrobili takie coś. Spoko. Fajnie, jakby tu była strefa ostatnia. To by mi się strasznie podobało. Dobra, możemy tu rzucić port. O. Ale to dziwnie wygląda. W sumie bez plecaka? O, teraz. Bez plecaka, no to można tu przykampić. Fajnie to wygląda. Ale mi się to podoba. A, czyli wyrzuca nas jak ten nowy impuls. Okej. Dobra, backblingi, nie będę tego montował, bo za dużo czasu bym stracił teraz, a jest już bardzo późno. Co powinienem zmontować? Nie będę montował. Backblingi. Te backblingi będą słabe. Ten backbling jest słaby, ten drugi może być jeszcze okej, ale okej, dobra, lećmy dalej. Co mamy tutaj? Takie. No, tu w ogóle ucina tarczę. Takie 2 na 10 te skiny. 2 na 10, serio. Tu może skrzydła pasują kolorystycznie. Co jeszcze tutaj? No nie. Ogólnie backblingi nie pasują. Smoczki, nie smoczki. Przepraszam za mój brak entuzjazmu, ale te skiny są słabe. Drugi skin. Gdzie jest ten facet? Niebieski, 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 niebieski. Ej, nie ma go. Zniknął. A jest, dobra, jest. Backblink do niego jest ten. Ten, dobra. Mamy ten backblink, okej. Okay. Inne backblinki jak pasują? Może być. Facet jest chyba lepszy od babki. Serio, to jest. Jest chyba lepszy od babki, serio. Babka jest niby skinem chudszym, ale te spodnie ma takie grube i to przeszkadza mi strasznie. Więc facet jest ogólnie lepiej wyprofilowany. Nie, backblingi do niego pasują. Nie pasują backblingi ze względu na jego kolory. Ma taki dziwny, wyblakły niebieski i taki brązowy, taki jak starodawne skóry. Starodawne. Jakbyście mieli starą skórzaną kurtkę, o, inaczej to powiem. No nie pasują backblingi, okej. Okay. Zróbmy tak, babki backblinga nie będę patrzył, bo jest dziwny, ale faceta backbling chcę sprawdzić do innych skinów. Ładny ten plecak, ładny ten plecak. O, tu ładnie pasuje. O, na dzisiaj nie spodziewałem, a do wilka naszego? O, wilk tu jest. Też, plecak jest ładny. Zwykły, ładny plecak. Więc ten bug mi go oceniam tak na 6 na 10, a resztę 2 na 10 max. 3 na 10. No, nie ma sensu rozpowiadać się na ten temat, bo chciałem więcej powiedzieć. Chciałem zrobić fajniejszy odcinek, lepszy, ale tu nie masz czego. Nie masz czego, nawet Salamon z pustego nie naleje. Salamon. To mi się udało. To co, ja się z wami żegnam.
Pamiętajcie, że no, ten odcinek nie mógł wam się spodobać, bo no, ale zostawcie suba, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków. Dzięki bardzo, na razie, cześć.